Już w październiku poznaniacy zagłosują na projekty zgłoszone do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Na winogradach wybrać będzie można wśród kilku przedsięwzięć. Jednym z nich jest projekt modernizacji infrastruktury sportowej, edukacyjnej, zabawowej i rekreacyjnej dotyczącej trzech placówek. Szkoły podstawowej nr 11 na osiedlu Wichrowe Wzgórze oraz szkoły podstawowej nr 12 i przedszkola nr 181 na osiedlu Zwycięstwa. Przede wszystkim projekt zakłada modernizację dziedzińców wewnątrz szkoły, które się znajdują. Mam tu na myśli szkołę podstawową nr 11 na Wichrowym Wzgórzu i szkołę podstawową nr 12 na osiedlu Zwycięstwa, gdzie te dziedzińce zostaną zagospodarowane w ławki, w zieleń urządzoną, a ponadto pojawi się tam też taka, nazwijmy to, ekoklasa, czyli możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Mamy tu na myśli oczywiście takie dni, kiedy będzie sprzyjała temu pogoda. Drugi element tego projektu to wykonanie dziedzińców przed wejściem do szkół. Jest to wykonanie z jednej strony nawierzchni, ale z drugiej strony poziomego placu zabaw. Taki plac powstałby przy szkole podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu i drugi tutaj jeszcze wraz z zagospodarowaniem zieleni i montażem ławek na osiedlu Zwycięstwa, bo dodajmy, że mimo tego, że ten projekt dotyczy, tu chociażby mówiliśmy o tych dwóch szkołach, to jednak te projekty pod względem realizacyjnym różnią się od siebie, bo to, co tutaj sprzyjało przygotowaniu, to konsultowaliśmy to wszystko z dyrektorami placówek, było konsultowane to również ze społecznością szkolną i na podstawie tego powstały te projekty, stąd mimo pewnych elementów wspólnych są też pewne elementy różne. To, co ważne, to te obiekty, jak powstaną, to one będą otwarte i ogólnodostępne, czyli z jednej strony będą korzystały z nich dzieci uczęszczające do szkoły, czy przedszkolaki chociażby tu przy szkole, czy może przedszkolaki na Wichrowym Wzgórzu, które gościnnie odwiedzą szkołę, ale z drugiej strony te obiekty popołudniami będą dostępne dla wszystkich, także wszyscy będą mogli przyjść, z nich skorzystać, także nie tylko będzie można chociażby w tej, nazwijmy, ekoklasie przeprowadzić zajęcia do południa z dziećmi, ale może jakieś spotkania z mieszkańcami po południu, oczywiście w mniejszych grupach, bo to też trzeba liczyć, że to nie jest już powierzchniowo tak duże jak sala, ale myślę, że to będzie taka atrakcja i ponadto zakup również nowoczesnego sprzętu komputerowego, multimedialnego do szkoły podstawowej nr 12 i przedszkola nr 181. Tak, żeby zajęcia, które się do tej pory odbywają, żeby mogły się odbywać w jeszcze bardziej nowoczesnej, innowacyjnej formie właśnie dzięki zakupowi tego sprzętu, no, na który no, niestety środków nie ma. Także całościowo cały projekt obejmujący te trzy placówki oświatowe opiewa na kwotę aż 600 tysięcy złotych. Jest to maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać w poznańskim budżecie obywatelskim w ramach projektu rejonowego. No i tutaj będziemy liczyli oczywiście na Państwa wsparcie, na wsparcie mieszkańców, bo ostatecznie mieszkańcy zadecydują o tym, czy ten projekt będzie miał szansę współistnieć. Myślę, że warto tu się odwołać do wcześniejszych lat, kiedy dwa razy z rzędu udało się nam przy ogromnym poparciu mieszkańców wygrać, dzięki czemu chociażby między innymi tutaj na osiedlu Zwycięstwa powstała ta aula, na Wichrowym Wzgórzu powstało oświetlenie boiska TPS Winogrady, czy montaż nowych trybun w szkole podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu. Powstała sala do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, czy przy przedszkolach na przykład zostały zrealizowane pierwsze etapy modernizacji placów zabaw. Także zaangażowanie w te działanie pokazuje, że jest szansa wygrać, a za wygraną kryją się pieniądze, no, które są przekazywane do tych placówek oświatowych i dzięki temu, czemu możemy właśnie te zadania zrealizować. Poznański budżet obywatelski to dla nas duża szansa na dalszy rozwój, informuje Marek Korbanek, dyrektor szkoły podstawowej nr 12 na osiedlu Zwycięstwa.
No myślę, że to kolejny etap modernizacji szkoły i to w takim wielkim zakresie, bo pozostają cały czas dookoła te nasze tereny, które staramy się tutaj zagospodarować i tak stopniowo nam się udaje. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby, gdyby ten teren, który znajduje się tutaj wewnątrz szkoły, między budynkami, to atrium takie szkolne, żeby to było wykorzystane także do pracy z dziećmi na przerwy oraz jakieś może kontakty także z rodzicami, bo przyjemniej byłoby sobie wiosną czy nawet jesienią spotkać się tam niż gdzieś w klasach i bezpieczniej, tak jak na dzisiejsze czasy wychodzi. Mamy piękny projekt tego terenu, zagospodarowania, tak żeby dzieciaki mogły tam nie tylko wypoczywać podczas przerwy, ale też uczyć się. No i przede wszystkim wracamy do natury, czyli pozbywamy się tych wszystkich elementów, które takie są, powiedziałbym, bardzo trwałe, ale też niestety niemiłe dla człowieka, czyli asfalt i to otoczenie, które tam mamy, bo tam byłoby naprawdę piękne miejsce do tego, żeby to zorganizować z udziałem zieleni, odpowiednich przyrządów do wypoczynku i takiego wizualnego, pięknego zagospodarowania. Jest to już opracowanie też takie graficzne, które można zobaczyć. Liczymy znowuż na rodziców, ponieważ wszystko, co zrobiliśmy tutaj, a startujemy od już pierwszego konkursu i zawsze udawało nam się zdobyć, więc tak się przyzwyczailiśmy, myślę, że niedobrze, ale udawało nam się za każdym razem. To jest taki jeden etap, powiedzmy, a drugi to jest to, co się wiąże też z przedszkolem, ponieważ chcielibyśmy doinwestować tutaj kwestię informatyczną, taką przedszkola, i to tak szeroko rozumianą, bo nie tylko dla nas, jako dla kadry prowadzącej, czyli to, co niestety w przedszkolu jest stare i już musimy to zmieniać, a wiąże się to z jakąś łącznością z samym miastem, z instytucjami innymi, ale także komunikacją wewnątrz przedszkola, zaczynając powiedzmy od kwestii jakichś przywoływania rodziców i powiadamiania o wielu rzeczach, jak i prowadzenia zajęć. Także myślimy tutaj o wprowadzeniu takich wirtualnych 3-4 pomieszczeń w przedszkolu. Wirtualne, ponieważ będą wyposażone w interaktywne zabawki, których jest naprawdę dzisiaj bardzo dużo, zaczynając od takiego interaktywnego dywanu, na którym najmłodsi mogą się pobawić, bo interaktywne ekrany, które dzieci mogłyby też używać. Oczywiście nie cały czas, nie ciągle, ale na zasadzie urozmaicenia tych zajęć. I planujemy to właśnie wykonać zarówno w budynku tutaj przedszkola, jak i w budynku szkolnym, w tej części przedszkolnej. Myślę, że korzystaliby to także najmłodsi ze szkoły tutaj uczniowie, bo chcemy to wszystko połączyć dla wspólnego celu, żeby tym dzieciakom było tutaj przyjemnie, a jednocześnie zaznajomiły się z tym, co dookoła nich coraz więcej tych urządzeń i konieczności posługiwania się, prawda? Sami już widzimy, jak maluchy potrafią wiele zrobić. Jeśli porównamy to ze swoimi umiejętnościami, to jest przepaść. Musi się pomyśleć, co kiedyś było, a co teraz. No i niestety w tym kierunku trzeba iść także w przedszkolu, pokazując tą dobrą stronę. Nie myślę tutaj o korzystaniu z telefonów i gier, tylko właśnie tą dobrą stronę informatyczną, żeby te dydaktyczne wszystkie zajęcia były wzbogacone, oprócz normalnych na dywanie, w sali czy z zabawkami, także o te interaktywne metody. Przypomnijmy, głosowanie elektroniczne w poznańskim budżecie obywatelskim 2021 rusza już 23 października i potrwa do 20 listopada. Podczas głosowania można oddać maksymalnie 2 głosy na projekty ogólnomiejskie, w tym 1 głos na zielony budżet i maksymalnie 2 głosy na projekty rejonowe.